Dzień dobry, a tym gościem jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej od soboty. Też. To pani przewodnicząca, pani marszałek, znaleźliście sposób na inflację, na drożyznę w Platforma i to tylko się cieszyć. Izabela Leszczyna, wicemarszałek, przepraszam, wiceminister, nie wicemarszałek, wiceminister. I wiceszefowa Platformy. Tak, chciałem to dodać. Wiceminister finansów w gabinecie cieni, wiceprzewodnicząca Platformy, czyli wszystko. Wice znalazła świetny pomysł. Już państwu mówię. Otóż, jeśli chcecie, żeby ceny przestały rosnąć jak zwariowane, to trzeba spełnić jeden warunek. Polska musi mieć wolne sądy, wolne media i państwo musi przestrzegać wolności obywatelskich i praw człowieka. To też. Nie no, tak. Ale oczywiście. Tak mówi. Czyli i później powiedziała, że jeszcze PiS musi zrozumieć, że kobiety są ważne. Nie, nie. To bardzo... Bo kobiety są ważne. Nie no, bardzo ważne. I kobiety są najważniejsze, będziemy... ale z tym nie polemizujemy. Nie, nie. Tylko czy to jest sposób na drożyznę? Nie, ale to znaczy, że nie słuchał pan wystąpienia Izy Leszczyny, bo rzeczywiście mówiła o to, że jeżeli chcemy dostać środki z Unii, powinniśmy pełnić te warunki. Ale zaraz, ale co ma piernik do wiatraka? Mówiłam, nawet gdy przyjdą środki z Unii, to nie wpłynie na obniżenie inflacji. Ale bardzo ważne jest, żeby nie było inflacji, żeby był w naszym kraju rozwój, żeby był poziom dużych inwestycji. I Izabel jeszcze bardzo dokładnie pani mówiła, co trzeba pani zrobić. Ja wiem, że pani Leszczyna jest polonistką, jak na wybitną ekonomistkę przystało. Nie, no pan no nie, nie. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że jeśli nawet by tak było, jak wy sobie wyobrażacie, że Unia przyjdzie i wysypie z worka pieniądze, to tych pieniędzy będzie więcej, ergo inflacja się raczej nakręci. Oczywiście będzie rozwój, więc warto tę cenę zapłacić. Za rozwój? Rozwój zawsze pomaga z no, ale, no, no, ale jak? Ale jestem bardzo zmartwiona, panie. Ja też. Że jednak nie słuchał pan chyba wystąpienia Izy Leszczyny, albo przeczytał pan skróty od osób, które nie są jej życzliwe. Nie, to ludzie, nie, ja wiedziałem, że to nie ludzie, to wilcy, ale ja zadaję sobie o wilkach nic nie mówimy. Wilcy powiedziałam, o wilkach nie. To takie wilcy to są w przenośni. Ja mówię zupełnie serio, że ja zadaję sobie trud czasami słuchania wystąpień polityków. To jest kopalnia naprawdę wielu anegdot. No ale w tym wypadku powiem, że czuję się bezradny. Wy tak na serio, pani marszałek? Bardzo dużo Iza Leszczyna mówiła o roli Narodowego Banku Polskiego. Ten wątek pan pominął. To jednak Narodowy Bank Polski odpowiada na wartość ten cytat pieniędzy. Nie jest przeze mnie przekłamany. To ja tu nie dopuściłem się żadnych skrótów. Państwie, no, że jeżeli chcemy, żeby ceny przestały rosnąć, jak zwariowane w dodatku, to trzeba spełnić jeden warunek. Ona nie mówi 100 warunków. Jeden warunek. Otóż Polska musi mieć wolne sądy, wolne media i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka. No, ja nie mam nic przeciwko prawom człowieka, naprawdę. I wolności obywatelskie. Tak, i prawie kobiet, i sądom wolnym, chociaż wolałbym szybkie sądy, ale... No gdzie tutaj jest jakieś powiązanie? No niech jest pani powiązanie, bo tylko w kraju demokratycznym, mądrze zarządzanym, kiedy wszystkie instytucje danego kraju działają tak, jak należy, kiedy decyzje podejmują osoby kompetentne, myśląc właśnie o stopie, myśląc o stopach procentowych, myśląc o inflacjach, myśląc o tym, żeby kredyty, raty kredytów nie były wysokie, a nie po to, żeby przypodobać. Zaraz, jak prawa kobiet będą zagwarantowane, czyli prawo do aborcji, to wtedy, to wtedy inflacja spadnie. Ostatnie... Bardzo się cieszę, że znaleźliście no, na to sposób. Nie, no panie redaktor. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja muszę o tych kobietach. Dobrze. O kobietach to było ostatnie zdanie, właściwie dwa słowa pani poseł Leszczyny na koniec i to było to, o czym powinniśmy mówić, bo w naszym kraju cały czas o kobietach mówi się z bardzo dużym takim uśmieszkiem, nawet pan zawsze i z lekceważeniem. Jakim uśmieszkiem? Bardzo panią przepraszam, nigdy się nie wyśmiewam z kobiet, choćby dlatego, że mają u mnie w domu przewagę liczebną. Dobrze, chociaż jeden. Ja mam... Nie, ale zupełnie poważnie, to ja zadam serio pytanie, żeby pani nie mówiła, że sobie tutaj pokpiwam. Czy na przykład pan Rostowski, Jacek Wincent Rostowski, będzie kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej, którego wysunie Senat? Bo są takie pogłoski. Z tego, co ja wiem, nie ma jeszcze żadnego kandydata na to stanowisko, bo chcemy, żeby to była osoba, która będzie rekomendowana przez całą opozycję to w Senacie. Skoro aborcja tak dobrze wpływa na obniżkę... Jaka aborcja, Matko Boska, na obniżkę inflacji, to może Marta Lempart powinna pójść do Rady Polityki Pieniężnej. Do Rady Polityki Pieniężnej powinna pójść osoba kompetentna, która będzie zaakceptowana przez wszystkie
partie opozycyjne, wtedy taka kandydatura to ma sens tylko... i ma sens, że zostanie poparcie Senatu. To teraz tylko skrót z wypowiedzi, ale myślę, że pani mi nie powie, że zmanipulowany, z wypowiedzi z Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że dzisiaj nie wygramy wyborów bez silnej platformy. Jestem o tym absolutnie przekonany, natomiast trzeba współpracy z różnymi środowiskami. I wy to jak mantra powtarzacie, że trzeba współpracy z różnymi środowiskami, no ale nagle się okazuje, że jak to, że jakoś nie bardzo ktoś chce się z wami dogadywać, no bo Szymon Hołownia mówi, że nie. Lewica mówi, że wy ją ciągle obrażacie i w zasadzie jesteście mili tylko dla Konfederacji, tak mówił u mnie wicemarszałek, pan Włodzimierz Czarzasty. PSL mówi, że nie, dziękuję serdecznie, to my to raczej z Hołownią wolimy niż z wami. No to jak to będzie z tą współpracą? Nie, to też tak wybiórcze pan słucha. Jak to wybiórcze słucham? No znowu na litość boską. No. Każda z tych partii jest partią, o czym mówił bardzo wyraźnie Donald Tusk. Każda partia jest partią niezależną, ma swój program. Jest wiele różnic pomiędzy naszymi ugrupowaniami, ale wszystkie chcemy zmian w Polsce i wszyscy liderzy tych partii zdają sobie sprawę, że współpraca jest potrzebna. Jeżeli to patrzy na nasze działania w Sejmie, my naprawdę współpracujemy. Zaprosiliście do Polski kandydata węgierskiej opozycji na premiera, który mówi, że trzeba iść jedną listą opozycji, czyli tak jak Węgrzy chcą pójść, węgierska opozycja, czyli w Polsce byłoby to lista od partii Razem do Konfederacji. Myśli pani, że to jest realne? Chyba aż tak szeroka, od Konfederacji po partię Razem, chyba nie. A wyobraża sobie pani, że pani pójdzie na jednej liście na przykład z partią Razem? Z Lewicą? Lewica, partia Razem? Wszystko? Nie, ja sobie wyobrażam, że będzie taki blok, gdzie będą i reprezentanci PSL-u, i Szymona Hołowni, i ruchów obywatelskich. Taką szeroką listę sobie wyobrażam. Ale z Lewicą, czy bez Lewicy? Już do Europarlamentu mieliśmy wspólne listy. I przegraliście. Ale posłowie Lewicy weszli do Europarlamentu. No dobra, ale okej. Wyobrażę sobie pani wspólną listę z Lewicą, czy nie? Dzisiaj, na dwa lata przed wyborami, wiemy jedno, że trzeba szukać porozumienia, ale jak te listy będą wyglądały i jak one będą skonstruowane, za wcześnie jest o tym mówić. Na razie musimy znaleźć tych punktów wspólnych, na których możemy... Pani marszałek, czy pani dziadek Władysław Jan Grabski, syn przedwojennego premiera Władysława Grabskiego, był porządnym człowiekiem? Tak. Był on założycielem, nie tylko pisarzem katolickim, ale jednym z założycieli, działaczem ONR Falangi. Bardzo krótko. Bardzo krótko, to prawda. Jego ojciec, premier Władysław Grabski, też był działaczem partii, też był działaczem endeckim. Wspominam o tym, bo teraz oni się pewnie w grobie przewracają, jak pani wspiera pomysł, by w Warszawie przemianować Rondo Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Nie mam nic przeciwko kobietom, ale pani będzie obalała Dmowskiego? Ja bardzo bym chciała i bardzo mi się pomysł podoba, żeby w Warszawie uhonorować prawa kobiet, bardzo mocno to podkreślić. W zeszłym roku obchodziliśmy stulecie praw kobiet. I to jest coś, czego możemy być bardzo dumni. I powinniśmy to zrobić, moim zdaniem osobistym. Ja lubię, jak takie rzeczy powstają w konsensusie, że coś nie jest przeciwko czemu. Nas historia za bardzo dzieli i wolała. Chcę, żeby zmienić nazwę tego ronda, ja bym bardzo chciała, żeby w bardzo godnym, dobrym miejscu Warszawy powstało miejsce, plac, rondo, aleja praw kobiet. Nie lubię czegoś takiego, że postacie historyczne nas dzielą zamiast łączyć. RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy nie będzie o historii. Nie będzie o historii. Dobrze, o historii na koniec. Dziękuję serdecznie słuchaczom radia. Nie, bo ja mogę o historii bez końca, zwłaszcza, że bardzo mi się podoba to, co pani powiedziała, że lepiej by było, żeby to nas łączyło niż dzieliło, ale sama pani widzi, że działacze pani partii, Platformy Obywatelskiej, chcą zmiany nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. To jest wymierzone to jest zrobione nie po to, żeby uczcić prawa kobiet, tylko jest zrobione po to, żeby dać pstryczek Konfederacji i innym. No, to mnie o tyle dziwi, że mam tutaj serię cytatów z Rafała Trzaskowskiego, z jego kampanii prezydenckiej, gdzie bardzo ciepło wyrażał się o środowiskach narodowych. Mówił na przykład o Marszu Niepodległości, i to nie bardzo dawno temu, no w lipcu zeszłego roku, że widziałem w Marszu Niepodległości ludzi uśmiechniętych, patriotów. Było też coś krytycznego. Ale też widziałem osoby, które przyszły wspierać się w sposób nie do końca kulturalny.
sposób nie do bardzo końca... Bardzo kulturalna wypowiedź. Tak, bardzo grzecznie. Zaraz po tym, jak się okazało, że nie jest już prezydentem, to postanowił dalej delegalizować ONR, bo ja są nie do końca kulturalni. Ja bym tę sprawę zostawiła otwartą. Na razie jest deklaracja i bardzo się cieszę, że zaczynamy mówić o kobietach w historii naszego kraju i bardzo cieszę się, że dostrzegł... Dlaczego tak późno? No ale to nie tylko w Polsce. Bo... Ale wie pani, bo o kobietach w historii kraju... Ale akurat... wie pan, opowiadamy o historii naszej drogi, o lata, o niepodległości z 18 roku i właściwie cały czas mamy aleję patronów, ojców niepodległości. Dlaczego właśnie nie zadbaliście o kobiety? Dlaczego w ogóle nie zadbaliśmy? Rafał, ale przepraszam, Warszawą rządziła przez lata Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ale zamiast mówić, co zrobić, żeby to było, to będziemy wracać teraz do historii. Nie, ale ani ona, ani Rafał Trzaskowski nie zadbali o to, żeby któreś jak się nazywa z matek polskiej niepodległości... Jak się nazywa? Nie, no, zaczyna się o tym mówić, powstał w Warszawie pomnik kobiet Powstania Warszawskiego. Zaczyna się krok po kroku przypominać ważne kobiety, to co one robiły w naszej historii. I to bardzo dobrze, nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach. I to jest bardzo dobry krok do tego, żeby zacząć o historii mówić szerzej. Matkę i babkę Zofii Romaszewskiej powinniście na pomniki najpierw postawić, ale pewnie wam się to nie spodoba, bo co prawda były socjalistkami, ale jednak z PiS-u, jak się okazuje. Ale więc... pan upraszcza historię. Tak, mówimy o tym, żeby historia łączyła, a pan to chce wykluczać. Nie, bardzo to nie nieładnie. Ja, to nie ja. Ale to nie ja wpadłem na pomysł, żeby Dmowskiego usuwać, bo mi się nie podoba. Wie pani, tak między nami mówiąc, jeżeli Dmowski był fatalnym kandydatem na patrona, no to właściwie żaden się nie ostanie. Piłsudski ma krew na rękach. Ale jeżeli popatrzymy na tamtą historię, ci ludzie naprawdę zrobili wiele. Mieli różne drogi, różne dochodzili. I trzeba oceniać, co wtedy zrobili. A miało nie być o historii. No. A to jest o nas, o Polakach, że my nie potrafimy patrzeć tak czasami bardziej obiektywnie, bardzo jednostronnie. A propos obiektywizmu. TVP Info. O nią chcę spytać. To jest bardzo, i tu nie ma obiektywizmu. To jest bardzo, obiektywna stacja. Otóż ja chciałem spytać, jak długo żyją postulaty Platformy? No długo. Bo, tak, na pewno jest pani pewna? Tak. 23 lutego, kurczę, niedługo rocznicę będziemy obchodzić, jak zaczęliście zbierać podpisy pod ustawą likwidującą TVP Info. No nie, Rafał Trzaskowski o tym mówił, Borys Budka o tym mówił, no wszyscy święci Platformy. No i mamy zebrane podpisy. Tak, a gdzie je macie? Są zebrane, ale... Sam pan doskonale wie, że... Chcę to spytać, bo słyszę teraz, że to nie ma sensu taka ustawa. Od was słyszę, od pani nawet. Bo jest jeszcze gorzej niż było rok temu, czy te parę... No to tym prędzej trzeba tę ustawę... No, ale proszę pana, w tym Sejmie żadna ustawa, żaden pomysł na zmianę czegokolwiek w telewizji publicznej nie ma sensu, bo telewizja tak zwana pisowska jest na rękę. Istnieje obawa, że ma pani rację. Ja jestem przekonana, że mam rację i nawet muszę panu powiedzieć, że gdybyśmy tutaj obejrzeli jakikolwiek program, oczywiście musimy mieć te silne nerwy, zobaczymy, że tam ani nie ma informacji, są tylko komentarze. Jeżeli w poważnych, w cudzysłowie, programach dyskutuje się o kolorze włosów Donalda Tuska i to jest problem polityczny, właśnie, to ja bardzo przepraszam. A jaki ma kolor włosów? Właśnie, jest siwy, tak jak każdy mężczyzna dojrzały. Jest siwy? Ja tam się, szczerze mówiąc, średnio przyglądam, więc mnie jest wszystko jedno. Ale czy jest blondyn, się... czy jest rudy, czy jest siwy. Czy to jest poważny temat i to się poświęca... No nie, poświęca... ale to muszę pani powiedzieć, że bardzo panią przepraszam, o tym jak Kaczyński nosi zegarek. Polska dyskutowała przez 3 dni, czy Kaczyński miał buty wypastowane. Polska dyskutowała przez tydzień. Z Lechem Kaczyńskim było dokładnie to samo. Nie. Naprawdę, nie widzi pan różnicy? Nie, nie widzę różnicy. Nie widzi pan tego? Nawet ja nie, to znaczy, pan nie ogląda telewizji publicznej. O, w przeciwieństwie do pani, oglądam. Ja też oglądam, oglądam żeby przez co najmniej 5 dni w tygodniu wiadomości. Co tam się dzieje i właściwie kiedyś pisałam skargi do Krajowej Rady. To nie ma sensu, bo zawsze dowiaduje się, że dziennikarz ma prawo, tak zwany dziennikarz, ma prawo do własnych opinii. Tak, bo skoro te opinie są kłamliwe, nieuczciwe. Tak zwany dziennikarz, znaczy są dziennikarze i tak zwani dziennikarze. Jeżeli tak? Ludzie w swoich wypowiedziach, bo dziennikarze mogą mieć własne poglądy i mogą je nawet mocno, jeżeli chcą, ale nie mogą kłamać. Kłamstwa nie może być. Ja się ja pamiętam, na wszystko zgodzę, ale kłamstwa nie. Jak rządziliście wy telewizją publiczną, tam nie było wtedy żadnego głosu krytycznego wobec was. Naprawdę. Tak, naprawdę. To też musimy chyba zobaczyć, jak był krytyczny. Jakby to pani powiedzieć, ja owszem jestem stary, ale nie tak, żeby już zupełną demencję mieć. Nie wiem, czy pan pamięta, jeżeli jakakolwiek
sytuacja wydawała się bulwersująca, była dotycząca Platformy, we wszystkich mediach było, także w telewizji publicznej. Na temat pana Mejzy słyszymy, że to jest atak na rząd w telewizji publicznej, a nie to, że człowiek zachowywał się amoralnie i nieetycznie. Z kolei w TVN-ie nie słyszymy w zasadzie nic o tym, co robił wicemarszałek Grodzki, a wracam do tego, bo był to będzie materiał moje... na ten temat. To wracam do tego, bo to będzie moje następne pytanie. Czy naprawdę, pani marszałek, uważacie, że ludzie powinni być równi i równiejsi wobec prawa? No bo skoro nie uważacie za stosowne nawet poddać wniosku prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności marszałka Grodzkiego, no to... tłumaczył to marszałek Borusewicz, ten wniosek przez prokuraturę był źle przygotowany. Prokuratura zawsze przygotowuje wnioski w ten sam sposób. Nie zawsze. Prokuratura ostatnio działa bardzo niechlubnie. Rozumiem, ale marszałek Borusewicz jako historyk z wykształcenia, rozumiem, jednoosobowo, bez prawa do odwołania od jego arbitralnej decyzji, ocenia, czy on to będzie poddawał pod głosowanie, czy nie. Ale ma takie kompetencje jako osoba tym się zajmująca. Prokuratora ma takie kompetencje, bo mu je przyznaliście polityczną decyzją. To jest decyzja polityczna. Będziecie bronić... To jest to, co wiadomości nazywają, jak pani widzi, ogląda wiadomości to nazywają doktryną Neumana, że będziemy bronić swoich do śmierci. Nie widzi pan różnicy w tych sprawach? Widzi pan. W tej sprawie nie widzę żadnej różnicy. Znaczy, jeżeli marszałek Grodzki... Ale dlaczego marszałek Senatu nie może poddać, nie może sam złożyć immunitetu, iść do sądu i powiedzieć tak, uważam, droga prokuratura, że jesteście kłamcami i wszystko tutaj jest nieprawdziwe od początku do końca. A ci ludzie, którzy składali zeznania przeciwko mnie, z jakiegoś powodu kłamią. Bo tam są zeznania, no, na podstawie tego część opiera się... wycofanych już nawet przez te osoby. Opiera się zarzut o łapówkarstwo. Mm-hmm. Nie, no te, które są we wniosku, nie są wycofane. Te inne, niektóre medialne były wycofane. Bo pan marszałek bardzo nerwowo reaguje i wytacza tym ludziom procesy, ale mniejsza z tym. Ale proszę, ale nie rozmawiamy o Mejzie, który cały czas ale jest... Nie chciałaby pani porozmawiać o Łukaszu Mejzie, to proszę bardzo, nie. Za sekundę. Jak pani odpowie mi na pytanie, czemu Platforma broni do końca marszałka przed, nie przed karą, tylko przed tym, żeby stanął przed sądem jak normalny człowiek? Dlatego, że pan marszałek Grodzki był przecież senatorem. Nic się nie działo, nie było żadnych sygnałów, były sprawdzane jego oświadczenia majątkowe. Wszystko było w porządku. W sytuacji. To jest fatalny argument, proszę pani, bo ludzie czasami przypominają sobie o różnych dramatycznych wspomnieniach po latach. To prawda, to i prawda. Nikt tego nie czyni, nikt tego im... Szczególnie wtedy, kiedy sytuacja w Senacie jest taka, jaka jest i rzeczywiście marszałek Grodzki jest po prostu nie do zaakceptowania Niech pani odpowie mi tylko na jedno pytanie. Już kończymy ten wątek, porozmawiamy o Łukaszu Mejzie bardzo chętnie. Tylko niech mi pani odpowie na to pytanie. Dlaczego w zasadzie marszałek Grodzki nie może, jak każdy człowiek, jak ja, pani sąsiedzi, pani mąż, czy ktokolwiek inny, stanąć przed sądem, jeśli prokurator tego zażąda i go o coś oskarży? Powiedziałam, ja rozmawiałam z marszałkiem Borusewiczem. Powiedział, że wniosek prokuratury był źle przygotowany, nie spełniał kryteriów. Proszę bardzo, pytanie do jednego marszałka. Chciała pani porozmawiać o Łukaszu Mejzie? Tak. Proszę bardzo, bo tam jest jedna historia, która zupełnie mediom przemknęła, która mnie bulwersuje, bo tam są prawdziwe pieniądze wyciągnięte. Tutaj jest próba, nieudolna próba żerowania na... I to jest bardzo obrzydliwe. Kropka. Znaczy kropka w tym tak, sensie, że... Tak, bo więcej nic nie można na ten temat powiedzieć. To jest pełna zgoda. Natomiast... Znowu się zgadzamy. Niech pani powie teraz, kto rządzi województwem lubuskim? Marszałkiem województwa jest pani jedyna kobieta marszałek, Elżbieta Polak. Z jakiej partii? Z Platformy. Tam rządzi koalicja Platformy i PSL-u, prawda? Tak. Otóż Łukasz Mejza jako działacz spokrewniony z PSL-em, bo z ich list, w zasadzie to jest bardziej skomplikowane. Łukasz Mejza wszedł do tego, został radnym sejmiku jako radny komitetu Wadima Tyszkiewicza. Podobno z rewelacyjnym wynikiem. No bo widocznie człowiek ma jednak poparcie w ludzie. Więc lud poparł Łukasza Mejzę z komitetu Wadima Tyszkiewicza. Dodajmy, Wadim Tyszkiewicz jest senatorem z waszego klubu. Jest senatorem niezależnym. Tak. Dobrze, no więc pan Wadim Tyszkiewicz wprowadził poniekąd do województwa pana Łukasza Mejzę i ten Łukasz Mejza później kandydował z PSL-u, czyli cały czas był w obrębie opozycji.
Jego firma dostała zlecenie. Firma znikąd, firma krzak po prostu, nieistniejąca de facto firma zatrudniająca nieznanych zupełnie nikomu ekspertów, dostaje 960 tysięcy z pieniędzy europejskich na prowadzenie szkoleń w pandemii. Czy to nie było od prezydenta Zielonej Góry U prezydenta Zielonej Góry to on tam też pracował. I dostał stamtąd pieniądze na grant. To były jakieś zupełne grosze, bo u prezydenta dostawał pieniądze, bo chciał tam promować Zieloną Górę. Ja nie wiem, kto rządzi Zieloną Górą, uczciwie powiedziawszy. Niezależny prezydent. Dobrze, ale akurat agencja rozwoju... Ale z tego co... Znaczy milion złotych po uważaniu koledze swojemu radnemu wasze władze przyznały... na te nieszczęsne szkolenia, które on robił. I to były szkolenia Z tego co wiem, on musi zwrócić te środki. Ja słyszałam, co prawda, że to były środki od prezydenta na te szkolenia. Bardzo dziwne, bez logowania. Może dostał, ale to są jakieś grosze. To niech on... Natomiast, pani Marszałek, Łukasz Mejza to człowiek, za którym się ciągnie wiele historii, nie tylko ta jedna. No i... Ale chyba ta pokazała najbardziej nawet to, że nie był w klubie PSL-u. To nawet PSL nie chciał go po wyborach do swojego klubu. No nie, on nie chciał iść do PSL-u. Ja chyba tak nie wiem. On nie chciał iść do PSL-u. Tutaj problem polega na tym, że PSL bardzo by chciał mieć kolejnego posła po śmierci pani poseł. No właśnie, Fedak. Pani minister Fedak. Łukasz Mejza wszedł do Sejmu, zostawmy to. Chyba, że pani chciałaby jeszcze coś dodać, bo ja nie chcę ucinać. No ja liczyłam na to, że pan premier bardzo szybko, myśląc właśnie mówiąc, że polityka ma być pokazywać, że politycy są lepsi, taka osoba nie będzie wiceministrem w ministerstwie, które stworzono tylko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo koalicji. No, to teraz na koniec jeszcze tylko jedno pytanie, quasi polityczne, chociaż moim zdaniem satyryczne. No bo słyszę Donalda Tuska, który mówi, że przygotowuje wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji system komputerowy, który umożliwi przedstawienie wyników wyborów z dokładnością co do głosu i tak dalej. To będzie, przepraszam, to robił, jak rozumiem, ze znanym informatykiem z KOD-u, Mateuszem Kijowskim, tak? System kontroli wyborów sprawdza się i w wyborach samorządowych bardzo dobrze to funkcjonowało, kiedy widzieliśmy równolegle do wyników komisji wyborczej, jakie są rezultaty. Ja jestem za tym, żeby i te to wyniki trzeba były szybko. I bardzo dobrze, Mateusz Kijowski z Donaldem Tuskiem zrobią ten bardzo system? Bardzo dobrze, że ludzie zbierają się i to robią. I ja uważam, że sukces demokracji tak będzie. Pani Marszałek się sama śmieje, więc już śmieje się, że pan bardzo ci tak satyryczny program chciał zrobić. Nie chciałem, ale ja jestem miły. Ja uważam, to jest dobry pomysł. Nie ma pomysłu, nie ma powodu, żebym miał... Ale wie pani Marszałek, pani powinna mieć do mnie akurat nie pretensje, tylko mi dziękować za to, że nie musi pani serio odpowiadać za te bajki pani Leszczyny i za pomysły Donalda Tuska. Naprawdę, no już zostawiam. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne, o te grzyby. Bo pani mi zdradziła jakiś kapitalny pomysł. To nie pomysł, to jest bardzo stary przepis. To nie mój pomysł, niestety na to nie padło. Znaczy, ja w życiu nie słyszałem, żeby ktoś takie rzeczy jadł na Wigilię. Więc proszę opowiedzieć. To znaczy suszone grzyby, które zbieramy w lecie, pachną, suszymy, piękne kapelusze. Tak. Czekamy na 3 dni przed Wigilią. Moczymy te grzyby. Gotujemy z warzywami, gotujemy w domu piękny zapach. Zupa grzybowa się robi. Nie, te grzyby są miękkie, przyjemne. Suszymy te grzyby. Wywar wykorzystujemy do barszczu. Okay. Nic się nie marnuje. A te grzyby osuszamy, pieprzymy, solimy, obtaczamy delikatnie w bułce tartej i smażymy. Czyli tak jak kanie na przykład, czy inne grzyby. Ale nie w cieście, ja tylko w bułce. Tak, genialne. Po prostu to jest najlepsze. Ale bułce tartej, nie w mące, nie w bułce tartej. I one są świetne na gorąco. Tak. A jeszcze lepsze są w nocy, jak się przychodzi i leżą pasterki, takie zimne. Oczywiście, genialne. Jak się przychodzi po pasterce, to wiadomo, że wszystko jest najlepsze. Ale one są wspaniałe. Tak. Niestety to nie mój pomysł, ale to jest coś... U grabskich, u tych endeków było? U wszystkich u nas. I u rodziny mojego męża, i u tych endeków grabskich. Dajcie tym grabskim spokój. Nie, akurat to byli bardzo porządni ludzie. I pani dziadek, znaczy naprawdę, to ja to jeszcze dodam, był co prawda, był działaczem ONR Falangi, ale jego historia pokazuje, że tam byli również bardzo porządni ludzie. To był człowiek, który w PRL-u miał bardzo pod górkę, bo nie chciał iść na kompromisy. I miał pani absolutnie fantastycznego, bohaterskiego dziadka, kropka. No. I to musi być powiedziane, bo żeby nie było, że ja tutaj chciałbym... porządnego, pomnikowego człowieka jakoś porządnego, pomniki porządnym ludziom nie są potrzebne.
No dobrze, to w takim razie niech on ma ten pomnik, że o nim po latach, choćby ja pamiętam, to była bardzo zasłużona postać. Dziękuję bardzo. Pani pradziadek, jak i dziadek. Nie mówię teraz o prezydencie Wojciechowskim, innym pani dziadku, to zostawmy, bo on był... Tak. Miałam też fajne ciotki, więc to możemy sobie o rodzinie porozmawiać. Żeby nie było, że o kobietach nie mówimy. Rozmawiamy, tak, miała pani bardzo fajne ciotki. Wie pani co, to zrobimy taki mek. Ja co prawda powinienem już kończyć, ale możemy zrobić tak, że jeszcze 2 minuty... Ale to już musimy 2 minuty. O ciotkach. Słucham bardzo. Miała pani bardzo porządne ciotki. Mam, tak. Które działały na rzecz kobiet. Były w konspiracji w 18 roku. Także jeździły na Syberię po swoich mężów. Odważne. Takie piękne polskie życiorysy. No nie piękne. Nie zazdroszczę mi tych rzeczy, bo wszystkie miały bardzo ciężkie życie. I ich mężowie nie byliby tymi mężczyznami, którym byli, gdyby one nie pilnowały tej prozy życia i nie czuwały, żeby wszystko było bezpiecznie. Pani pamięta którąś, no nie jestem z 1918, ale... ale pamiętam moje babcie, które także walczyły o normalność. Zawsze. Ale babcie, dziadka Grabskiego też pani pamięta. Pamiętam bardzo dobrze i babcie, która właśnie mnie wychowała i zawsze mówiła, pamiętaj, kobieta musi być wykształcona, niezależna i zawsze wiedzieć, że może być taki czas, że może liczyć tylko na siebie. I to była taka dewiza, którą słyszałam od dziecka. To bardzo mądra dewiza. Bardzo mądra rzecz. Kobiety muszą być wykształcone, samodzielne. Nie, to ja się z tym zgadzam. Naprawdę, całkowicie się z tym zgadzam. No i córka jest tego dowodem. To bardzo było gorzej u niej z wykształceniem, ale samodzielna to ona jest drzewo. To wszystko pójdzie w dobrym kierunku. No miejmy nadzieję. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Pani marszałek. Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, była naszym gościem. I proszę pamiętać, proszę państwa, te grzyby, bo to jest świetny pomysł, że my te kapelusze osuszamy później, a wywar do barszczu. Tak jest. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Zobaczę, czy mam kapelusze. Do widzenia. Do widzenia.